Panie Krzysztofie, to co, dalej kampania buraczana? Jak widać. A co słychać w samorządowej? W samorządowej? A to mamy epokowe odkrycie. Minister Ardanowski, musicie sobie uwierzyć, po 3 latach mówili, że żaden z rolników nie jest zadłużony. Po 3 latach niedawno uznali, że 1760 rolników w skali kraju zadłużonych. Nagle się okazało przed wyborami, minister Ardanowski oświadcza, że 10 tysięcy rolników w kraju jest zadłużonych. Trzeba słuchać było nas, Kukiz 15. Już 2 lata temu mówiliśmy, że natychmiastowa jest potrzebna pomoc dla prawie 30 tysięcy gospodarstw towarowych zadłużonych. No, epokowe odkrycie. Dopiero zrozumiał, że nieomalże Kopernik. Dopiero zrozumiał, że Ziemia krąży wokół Słońca. No ale wiadomo, w ministerstwie to tak bywa, że z trudnością wiedza tam dochodzi. Natomiast, co jest bardzo niepokojące, argumentacja, na jakiej podstawie gospodarstwa są zadłużone. No według pana ministra wychodzi, no te chłopy nakupiły sobie maszyn i przez to się zadłużyli, no nie? Prawdą jest, że faktycznie tam część gospodarstw troszeczkę, powiedzmy sobie, przeszarżowała, ale czasy, panie ministrze, wideł do gnoju i ciężkiej charowy to się chyba już zakończyły. Po to są maszyny. Cywilizacja wymyśliła, żeby polski rolnik je miał. A czemu nie może mieć i dlaczego się zadłuża? Dlatego, bo prowadzicie taką politykę kredytową. Nie ma w Polsce, nie ma żadnej polityki kredytowej. No nie ma takiego państwa. Postulujemy od 2 lat, prowadźcie, napisaliśmy wam wszystko, prowadźcie nową politykę kredytową. Nie, was to nie dotyczy. Budżet okradacie, no nawet Rumunia. Nawet Rumunia płaci więcej rolnikom z budżetu krajowego. W Polsce cisza. Liczcie na Unię Europejską, a z Unii wszyscy wiemy, że polscy rolnicy dostają 70-80% dopłat. Przy tego typu polityce nie da się nie zadłużać. Przy tego typu polityce i przy takich cenach, jaką ma dzisiaj polski rolnik, w przeciwieństwie do naszych kolegów na Zachodzie, nie jesteśmy w stanie się nie zadłużać. Normalną politykę państwa trzeba prowadzić i wówczas polski rolnik będzie zamożny, a polski konsument będzie dostawał dobrą, polską, tanią żywność. I panie ministrze, czas się wziąć do roboty, a nie opowiadać bzdury ze spóźnionym zapłonem. Dzięki.